I dalej w temacie tego, że mamy powody do dumy, prosimy o podkład do 303. Byli najlepsi w bitwie o Anglię. Kosili szkoły was miłą, szcząc się za Polskę, latali jak w transie. Mieli trudny start na początku, nikt nie brał ich na poważnie. Uważano, że polscy piloci mogą przynieść brytyjskiemu lotnictwu hańbę. W końcu dostali szansę i mogli wykazać się po tej walce, pokazać odwagę i determinat, zabijać nazistów za okupację. Brytyjczycy nie dowierzali w to, co piloci robili z Niemcami. Brytyjczycy tak nie latali, to nasi piloci byli asami. Byli najlepsi, byli rekordy, byli potrzebni, to były honory. A później po Jałcie o ich zasługach nie było już w Anglii mowy. Na końcu zostali sami, najwięksi przegrani zostali sprzedani. Nie było już miejsca dla nich, liczył się Stalin. Jedna para na zwycięstwo w Londynie, ale ja mor. 8 czerwca 1946 rok. Kilkanaście kilometrów biała kolumna wojsk. Nie było tam Polaków. Kosili powietrze, robili z Niemcami porządek za sprawą honoru, bo to najważniejsze. Masa ciężkich maszyn z rąk Polaków spadła na ziemię. Broniąc Anglików nie mieli litości, a wrogów strącali na zatracenie. Byli blisko Boga, serca im biły po polsku do końca. Z orzełkiem na sercu tworzyli historię. Nie dali się zatknąć do końca. I chociaż ginęli za wolność, to nigdy przenigdy nie utracili. Dywizją 303, polski oddech na Hitlera szyi. Nie mieli poparcia na starcie, a po zasługach zagraża pamięci. Przemilczane, bez od historii, choć dla Brytanii powinni być święci. Jak dzisiaj patrzę na niebo, to widzę na nim dumę i męstwo. Cześć i chwała bohaterom za zwycięstwo. Wielka parada zwycięstwa w Londynie, ale ja mor. 8 czerwca 1946 rok. Kilkanaście kilometrów miała kolumna wojsk. Nie było tam Polaków. Czerwca 1946 rok. Kilkanaście kilometrów biała kolumna wojsk. Nie było tam Polaków. Dziękujemy bardzo.